przede wszystkim, no, zaczynając od tego właśnie, że od pewnego czasu jesteś trenerem Tomasza Oświecińskiego, to chciałbym się dowiedzieć, jakby, czy w ogóle, nie wiem, coś się zmieniło w Tomaszu, bo u niego tak naprawdę każdy dzień gra rolę, tak naprawdę, każdy trening, prawda? On jest po tak, Tomek lepszy. Jest, Tomek jest po prostu, przede wszystkim trzeba było Tomka rozruszać, żeby uwierzył w to, że on w ogóle jest w stanie się ruszać, bo po ostatniej walce był bardzo zajechany i zmęczony i przede wszystkim wyczerpany. I trzeba było go zbudować od nowa, żeby uwierzył w to, że on w ogóle może cokolwiek jeszcze się tutaj powiedzieć męczyć i pocić. No i robotę swoją zrobiłem, a jest w okresie uczenia się nadal, cały czas będzie się uczył, to jeszcze bardzo długo będzie się uczył, bo to jest dopiero początek jego tak naprawdę przygody. Więc no super technikiem w tej chwili on jeszcze nie jest i jeszcze długo nie będzie, ale progres jest zauważalny i mam nadzieję, że będzie to widać na następnej walce. Mm-hmm. A czy sądzisz właśnie, że ten element zaskoczenia, który właśnie Tomasz miał w poprzednim pojedynku, tak bardzo mocno na niego stawiał właśnie, mówiąc, że no Popek, jego rywal, nic o nim nie wie, no to teraz w zasadzie on jest w takiej sytuacji, że on nie wie nic o swoim rywalu i czy myślisz, że ten element zaskoczenia może grać? Znaczy, to element zaskoczenia był taki, że Tomek zaskoczył wszystkich, między innymi też mnie, że ma takie serce do walki i że potrafił z beznadziejnej sytuacji wygrać walkę, no. Mm-hmm. Że on sam mnie tym zaskoczył, a co do jego umiejętności, no to wiadomo, no to trenując pół roku, no nie nauczysz się prawie nic, nie? Bo to jest takie duże kompendium wiedzy i umiejętności, że no ciężko jest w ogóle po roku czy po dwóch w ogóle coś mówić, że coś się umie, więc mm-hmm. Myślę, że Tomek nadal jest w fazie, też może nas zaskoczyć, o. Mm-hmm. Sam siebie może zaskoczyć, więc walka dwóch wielkich, nie wiadomo. A co będzie, to zobaczymy. A w kontekście twoich występów, bo no jesteś w takiej niekomfortowej sytuacji, gdzie jesteś po trzech przegranych, to były no ciężkie walki tak naprawdę. Tak, bo chciałem ciężkie walki, chciałem zobaczyć, czy jestem jeszcze w stanie konkurować na najwyższym poziomie. Zadałem pytanie, dostałem odpowiedź. Może tam pewne rzeczy u mnie nie zagrały, ale no ja powiedzieć, zdania nie zmieniam. Ja czuję, że to już jest, jak powiedzieć, czas innych i młodszych. Ja powoli sobie będę tutaj schodził na bok. Okej, okay, ale czy jeszcze coś zawalczysz, bo teraz wiem, że... A tak, oczywiście, tak, zawalczę i to. Myślę, że jeszcze może w tym roku, albo pod koniec na tym dalej.